Grazę. Dobra, dodam trochę trąbki. Bo się sam zgubiłem. Przyspieszę. Fajny motyw, co? No dobra. Gramy. Wyłączę smyczki, żeby nie przeszkadzały, przecież mam je na żywo. Niech zagrają z samym kontrabasem. Tutaj was mam. To jest Windows. Bo się głos wyłączył. No nie, bo się głos wyłączył, wiecie, bo zaczęliśmy kombinować przy kabelku. Dobra, teraz, już żeby nie było, zacznę się bawić, ale jak taki prawdziwy DJ. Zapamiętajcie miejsce, w którym byliście, bo wam tego nie daruję. Domyślam się, że nie chcecie tego słuchać w takim tempie, prawda? Ja sam uważam, że ten utwór najlepiej brzmi w tempie, no, przynajmniej... Allegretto. Żebyśmy nadążyli do smyczków. Uwaga. Przewijam, musicie się połapać. No bo nie, dobra, dam wam jeszcze jedną szansę. Ale teraz będę się bawił tempem przez cały utwór. Dużo lepsze. To jest trochę tak jak taka jazda na byku. Zobaczymy po prostu, kto wygra, ja czy ty. Dobra, idziemy dalej.
To było zupełnie improwizowane, bez sprawy. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy złożyli gorące brawa dla Macieja Szałka, który jest tutaj z nami. Maciej, zapraszam Cię na scenę, dla twórcy aplikacji Stretch Medium. Drodzy Państwo, wielkie brawa, Maciej Szałek. Dwa systemy operacyjne. 9 miesięcy pracy. Mówi, że 3, ale ja wiem, ile było. Tysiące godzin spędzonych w studiu. I kochani, jeszcze wielkie brawa dla zwykle niewidocznego, dla zwykle skrytego za kilometrami kabli na każdym koncercie realizatora nagrań, reżysera dźwięku, który sprawił, że w miejsce jednego albumu powstało 8 fonogramów, bo tu jest 8 instrumentów. Każdy z tych instrumentów miał swój mix, swój mastering, swoje wrzucenie w panoramę. To jak podłączymy aplikację pod głośniki, na głośnienie mamy cudowny odbiór, wszystko znajduje się tak, jak należy. Wszelkie szczegóły techniczne, oni już mam więcej wyjaśnić. Słuchajcie, gigantyczna ilość pracy, która poszła na przygotowanie tego albumu, jednocześnie kunszt, fachowość, doskonałe doświadczenie, fantastyczna atmosfera, cierpliwość, no i na końcu też spokój i żelazne nerwy. Eryk Kozłowski. Zapraszamy go tutaj. Wielkie brawa. Eryku, pozwól opuść na chwilę to stanowisko. Obiecuję, że już nie będę bawił się kabelkami. Nie chcę przyjść, że nam nie ufa. Drodzy Państwo, to podwójne brawa dla Eryka. Będziemy wszyscy mogli się z nim spotkać zaraz po koncercie. No tylko ma rację, my zawsze jesteśmy tacy nieprzewidywani, że coś mówimy, że wymyślimy i że się uda, a potem się nie udaje. Zapraszamy też Mariusza Owczarka, któremu chciałem przekazać głos. Jego radiowa fachowość, doświadczenie, polot, no i jednocześnie te kilka pytań, które chciał zadać Maciejowi w związku właśnie z tą naszą wyjątkową premierą, nie tylko właśnie w albumie, a w tej wyjątkowej aplikacji mobilnej Stretch Medium. Czyli nie temu Maciejowi, tylko temu Maciejowi, tak? Macieju, to naprawdę to wszystko tu jest tutaj, tak, spisane? Tak. To jak to było, 3 miesiące czy 9 miesięcy? Trzy miesiące. Trzy miesiące wytężonej, ciężkiej pracy u nas w Fortuna Music, także to było naprawdę wydarzenie, które, znaczy to stworzenie tej aplikacji wymagało od nas właśnie wszystkich, tak jak Maciej wspominał, wszystkich ciężkiej, bardzo wytężonej pracy, ale udało się na czas. Udało się na czas i jak było słychać, współpracuje to wyśmienicie z Maciejem Fortuną i wspaniałym kwartetem smyczkowym, prawda? Jak najbardziej, bo aplikacja powstała właśnie po to, żeby muzycy, którzy chcą pograć, mogli mieć taką możliwość, mogli wyłączyć, grają na fortepianie, mogli wyłączyć fortepian i grać razem z muzykami, którzy zagrają na płycie. A dzięki temu, że jeszcze znajdują się spisane przez Iwonę Witek wszystkie nuty utworów, wszystkie te utwory, które napisał Jerzy Bilian, Jest po prostu materiał muzyczny, z którym można współpracować, można grać z niego. A jak zareagował sam kompozytor? Kompozytor był, no nie mógł uwierzyć w to, że taka rzecz powstała, tak jak właśnie Maciej na początku wspominał. No to były wielkie emocje, był bardzo wzruszony tym wydarzeniem, to że to miało miejsce. Wielkie brawa jeszcze raz. Dwóch Maciejów.